Bondaryk. 13 maja 2014 roku w czasie procesu zeznaje Anna Marszałek Rochowicz, autorka tekstu, od którego rozpoczęła się afera marszałkowa, a dziś pracownik Najwyższej Izby Kontroli. Zeznaje przed sądem, że w konkluzjach tajnego aneksu do raportu o likwidacji WSI znalazł się wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Bronisława Komorowskiego. 10 września 2014 roku wyznaczono termin przesłuchania Bronisława Komorowskiego w tym procesie. Bronisław Komorowski nie stawia się w sądzie, jest w tym czasie w niemieckim parlamencie, gdzie przemawia do niemieckich posłów. Co zatem z tego wynika? Po pierwsze, specjaliści od służb specjalnych, szef ABW, pełniący obowiązki szefa SKW, a także minister, który miał koordynować służby specjalne, czy też obecny prezydent, nie mają wystarczających kompetencji, żeby przypomnieć sobie, jak przebiegały ich spotkania z negatywnie zweryfikowanymi żołnierzami WSI oskarżonymi, między innymi, jak mówi sam Bronisław Komorowski, o szpiegostwo na rzecz Rosji, to zadziwiające. Czy nie mogą sobie tego przypomnieć właśnie po to, żeby nie można było ustalić, kiedy i w jakich okolicznościach powstała cała ta intryga? Czy powstała w związku z wskazanym w zeznaniach Bronisława Komorowskiego generałem Buczyńskim? Tego nie wiemy. Czy generał Buczyński, który zarekomendował pułkownikowi Tobiaszowi spotkanie z Bronisławem Komorowskim, zadaniował oficerów WSI po to, żeby zdobyli tajny aneks do raportu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych? Tego nie wiemy. Wiemy, że w konkluzji tego ciągle tajnego dokumentu znajduje się wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Bronisława Komorowskiego właśnie. Wiemy również, że pomimo ciążącego na nim obowiązku, Bronisław Komorowski do dziś nie opublikował tego dokumentu. Jak wynika z wypowiedzi urzędników prezydenta, dokument ten bezpiecznie spoczywa w kancelarii tajnej prezydenta. Oby tak było. To był program Co wiemy? Odcinek drugi. Afera marszałkowa.